Yes. Witajcie przyjaciele, tutaj Basia Rosłaniec i Rafał Dusiński. Witajcie, więc jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać o świadectwie nawrócenia Rafała. Rafał opowiedział mi wczoraj swoje świadectwo i muszę powiedzieć, że naprawdę jest to niesamowite świadectwo. Każde świadectwo jest niesamowite, ale Rafała przemiana naprawdę pokazuje mi, że Duch Święty może każdego zmienić. Może każdego zmienić. Może zmienia cały czas. Amen. Więc zanim Rafał się nawrócił, to był znany w kręgach swoich znajomych. No zacznijmy od tego, co robiłeś. Czym się zajmowałeś? Wiesz co, ja różnymi rzeczami się zajmowałem. Generalnie zawsze mi się wydawało, że człowiek nie powinien ciężko pracować. Powinien mieć jakiś biznes, mieć dochody i po prostu jakoś tak funkcjonować. Nigdy nie wiązałem się z tym światem jakby. Wydawało mi się, że po prostu nie jestem z tego świata. Generalnie jestem muzykiem zawodu, także grałem w orkiestrze, grałem w różnych zespołach, szybko się usamodzielniłem i no i potem otwierałem firmy, głównie handlowe na początku. Raz mi to szło, raz nie. Zrobiłem kurs maklera giełdowego. Inwestowałem na giełdzie. Też raz lepiej, raz gorzej. Później się zająłem i byłem cały czas w kościele katolickim. Mhm. Czyli byłem związany jakby z kościołem katolickim. Okay. Natomiast nigdy tam nie doświadczyłem Boga. Generalnie wiedziałem, że tam są jakieś obrządki. Tak. Ja je spełniałem, natomiast Boga jako takiego modliłem się faktem, że modliłem się do Jezusa, natomiast nigdy nie zobaczyłem jakby Jego reakcji na moje modlitwy. Nie było jakby jakiejś manifestacji Bożej. Okej. Czyli byłeś wychowany, tak jak większość, w rodzinie katolickiej, ale chodziłeś na te wszystkie obrządki, partycypowałeś w tych wszystkich rytuałach, ale jakby nie odczuwałeś nic. Tak. Nie odczuwałeś żadnej ulgi. Czasami ulga była po spowiedzi, nie? Czasami po spowiedzi, tak? Faktycznie. Tylko mi się wydaje, że ja wtedy właśnie spowiadałem się, faktycznie robiłem taką pokutę do Boga, rzeczywiście, żeby... Ale potem wracałem do grzechu, także efekt był tylko chwilowy. Okej, czyli efekt był chwilowy i trzeba było cały czas się spowiadać, żeby z tego wychodzić. Rozumiem. I kiedy się nawróciłeś, to w ogóle jak ty się nawróciłeś? Czego ty szukałeś? Wiesz co, całe życie szukałem jakby prawdy, odpowiedzi po prostu. Bo mi się wydawało, że ten świat nie daje nam prawdy. Każdy ma swoją prawdę. Tak. A szukałem takiej jednej prawdy, która wiązała się właśnie z jakąś taką duchowością, z powstaniem świata, bo nie wiedziałem, skąd ten świat powstał. Nie wierzyłem w żadne powstanie z ruchu kosmicznego czy z jakiegoś wybuchu jakiejś energii, bo ten świat jest za ciekawy, za piękny, żeby on powstał po prostu w jakiś taki nieprzewidziany sposób. Tak. Czyli zawsze gdzieś tam szukałem jakiejś takiej głębi, ale nie mogłem odnaleźć Boga przez praktycznie całe swoje życie. Okej, czyli szukałeś, zastanawiałeś się nad tym, skąd to wszystko się stało, kto stworzył ten świat i nie miałeś żadnych odpowiedzi na to. Nie miałem żadnych odpowiedzi i poszedłem głęboko w życie na świecie. Głęboko wszedłeś w życie w świecie? Tak. Co to znaczy? To znaczy szukałem tam zaspokojenia jakby swoich potrzeb duchowych. Okej. W świecie, czyli w przyjemnościach? W świecie, czyli w przyjemnościach, tak. Okej. W relacjach, w jakichś głębokich, uczuciowych relacjach z kobietami na przykład. To były bardzo takie głębokie emocje. Natomiast one nigdy nie prowadziły do czegoś dobrego. Zawsze gdzieś tam się to kończyło jakimiś problemami wręcz. Okej. Ale ja brnąłem w tym, ponieważ mnie to jakby kręciło i zaspokajało jakieś takie moje potrzeby. Okej, czyli interesowały Cię relacje z kobietami? Tak, na przykład. Miałeś ich wiele?
No, dosyć sporo. Okay. Natomiast to były zawsze osoby takie, które wydawały się być duchowymi osobami, czyli jakieś miały zdolności artystyczne, albo mieliśmy o czym rozmawiać na przykład, bo potem się pojawiły również narkotyki. Także, a po narkotykach jest coś takiego, że jakby łamie się dystans pewien i można rozmawiać o każdy temat. Jest to taka, ja uważam, że jest to taka podróbka szatana, nie? Tak. Którą on zniewolił wielu ludzi na świecie, bo wiem, że to dotyka wielu ludzi. Czyli szukając jakby powiedzmy nowych jakichś impulsów, tych przyjemności, sięgałeś również po narkotyki, żeby przeżywać jakieś nowe pułapy emocjonalne, szczęścia. Tak. Dawało ci to szczęście? Chwilowe tak. Chwilowe, okej. Okay. Chwilowe tak, potem to się przeradzało w różnego rodzaju problemy, bo to było błędem, a błąd zawsze ma jakąś konsekwencję. Tak. Ale ja tego nie rozumiałem. Nie rozumiałem w ogóle prawdziwej duchowości, tylko właśnie ciele się do wszystkiego podchodziło. Czyli teraz widzisz, że szukałeś jakichś rozwiązań w jakichś rodzajach duchowości, tylko że nigdy tam tych rozwiązań nie znalazłeś. Tak? Tak, dokładnie. Nie znalazłem, więc skupiłem się na dochodach, korzystaniu z tych dochodów, ponieważ no, jedynie to mi przynosiło jakby satysfakcję. Czyli koncentrowałeś się w swoim życiu przede wszystkim na tym, żeby jak najwięcej z tego życia korzystać, tak? Na maksa. Dokładnie. Żeby się nacieszyć. Tak. Żeby mieć jak najwięcej przyjemności, kobiety, tak. Imprezy, tak. Do tego stopnia, narkotyki. Że prowadziłem też różnego rodzaju firmy, multi-level marketingowe. Tak. No właściwie dwie, tak jesteśmy z tego zaawansowanie po prostu już funkcjonowały. Tam jest taki pasywny dochód. Tak. I tam zobaczyłem pierwszy raz rozwój osobisty. Okay. I to mnie niesamowicie wciągnęło, bo ten rozwój osobisty, potem się dowiedziałem, jest oparty na prawach Ewangelii, na prawach Bożych, więc te mechanizmy po prostu zaczęły niesamowicie mnie kręcić. Ja jeździłem na szkolenia po całej Europie, do najlepszych takich szkoleniowców. Tak. I brałem po prostu od nich tą wiedzę. Tak. Na początku nawet jej nie wykorzystywałem, potem ją zacząłem wykorzystywać żeby ją skonsumować po prostu, żeby dostać za to pieniądze. Okej, okay. Czyli w pewnym momencie wpadłeś na trop rozwoju osobistego, poszedłeś za tym, zacząłeś w tym płynąć, zacząłeś w ogóle się rozwijać, zacząłeś szukać więcej, tak? Tak. Nie wiedząc nawet, że w ogóle rozwój osobisty tak naprawdę, no bo to w sumie teraz wiemy o tym, że to w sumie Jezus dał nam przede wszystkim dostęp do w ogóle Bożego wpływu. Tak. Tu na ziemi, prawda? My to teraz wiemy. Natomiast rozwój osobisty jakby porusza się w jakichś tam aspektach wiary, powiedzmy, ale jakby nie dotyka Boga. Tak. Nie dotyka Boga nigdy rozwój osobisty. Natomiast może poruszać się w jakichś ważnych aspektach Bożych prawideł, tak jak wiara. Tak, może się, i to była taka namiastka, bo to jakby zapełniało pewną pustkę duchową. Tak. Te zmiany wszystkie, które są w rozwoju osobistym, one są zewnętrzne. Tak. Czyli cały czas musisz kontrolować, na przykład kontrola emocji, czy kontrola pewnych nawyków prowadzenia, ona się bierze z zewnątrz. Okej. Okay. Cały czas to nie jest, bo ja już widzę różnicę między tym, co Duch Święty robi w człowieku, a tym, co robi rozwój osobisty. Okej, czyli teraz jesteś człowiekiem, który posmakował i wykształcił się w rozwoju osobistym. Teraz jesteś człowiekiem, który narodził się na nowo z Bożego Ducha, czyli masz Ducha Świętego, czyli masz inny kompas już w sobie, kompas Boży masz w sobie i widzisz wielką różnicę między rozwojem osobistym, a tym, co oferuje ci Jezus. Tak. Okej, okay, jaka to jest ta różnica? Różnica jest taka, że ja się nowo narodziłem 9 miesięcy temu. 9 miesięcy temu. I ja nie wykonałem żadnej pracy, a Duch Święty mnie zmienił
nie wiem, 20 razy więcej niż przez 20 lat rozwoju osobistego. Wow. Wow, to jest niesamowite. I nie ruszyłem małym palcem, żeby ta zmiana zeszła. Słuchajcie, ja pozwoliłem na tę zmianę. To jest niesamowite. Czyli mówisz mi, że próbowałeś o własnych siłach zmieniać się, robić różne rzeczy, wszedłeś nawet na drogę rozwoju osobistego i przez 20 lat nie mogłeś osiągnąć takiego rozwoju i takiej zmiany, jakiej dokonał w tobie Duch Święty po Nowym Narodzeniu. Czyli to mi mówisz, tak? Tak. Niesamowite. To jest prawda, dlatego tak jestem zafascynowany Bogiem, Jezusem. Jesteś zafascynowany Jezusem teraz. Jestem zafascynowany od Nowego Narodzenia. Od Nowego Narodzenia. Po prostu codziennie przeżywam jakby z nim relacje, ale przede wszystkim nie potrafię sobie wyobrazić, jakie on zmiany osiąga we mnie i jakie osiąga w innych ludzi. Bo to jest niesamowite, bo w rozwoju osobistym też chodziło o to, żeby innych ludzi zmienić na lepsze. Tak. Czyli takie było założenie, a Bóg to robi naturalnie, bo osoby nowonarodzone są nauczycielami nowych uczniów. Amen. Przede wszystkim osoby też nowonarodzone to jest nowa istota, żeby tego nie nowa mylić, istota, że to nie jest przemiana, to jest zupełnie nowa istota. Tak, jest jakby w nowonarodzeniu stary człowiek umiera, a nowy człowiek rodzi się. Tak. Nowy człowiek, nowe stworzenie. To jest niesamowite, bo w religii mało się mówi o tym temacie nowonarodzenia. Ja w ogóle nie słyszałem o tym. Nie słyszałeś przed słyszałem tym, o prawda? Nie słyszałem tak. O bierzmowaniu, słyszałem o wielu obrządkach. Natomiast katolicy czasami próbują mówić, że bierzmowanie jest nowonarodzeniem. Tylko że ja bym chciał zobaczyć człowieka przemienionego. Na to się niestety bardzo rzadko zdarza. Rozumiem. A powiedz mi, jak ty przeżyłeś sam ten moment nowonarodzenia? Skąd ty wiedziałeś, że jesteś nowonarodzony? No więc ja nie wiedziałem, że jestem nowonarodzony. Ale co się stało dokładnie? W zeszłym roku, jakieś 3 lata temu właściwie, otworzyłem taki nielegalny interes, mianowicie takie agencje towarzyskie No robiłem to już wcześniej, ale po przerwie to zrobiłem 3 lata temu i wszystko sobie tak to funkcjonowało, że miałem dosyć dobre dochody, czyli takie wystarczające na bardzo takie dobre życie, było kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Mhm. Miałem biznes w Zurichu, gdzieś tam jeszcze w Londynie, w Krakowie, w Warszawie. Mhm. I ja miałem dużo wolnego czasu. I ten czas po prostu spędzałem na rozrywce. Okay. I właśnie tutaj weszły narkotyki, weszły jakieś takie związki. Mm-hmm. I duchowo byłem po tych 3 latach całkowicie taki wypompowany. Po prostu nic mnie nie cieszyło. Okay. Na siłownię musiałem się zmusić, żeby pójść. Po prostu tłumaczyłem sobie, że idę na saunę, a już jak byłem na siłowni, to dopiero szedłem na siłownię. Okay. Bo nie miałem motywacji, żeby ani ćwiczyć, ani robić, nawet nie cieszyłem ani zakupy, ani takie rzeczy. Zacząłem słuchać ewangelistki takiej, dosyć znanej, na YouTubie. Ona mówiła o tym, że nie ma potępienia, więc ja wyszedłem z tego potępienia. Słuchałem jej, bo wiedziałem, że to jest głos prawdy. Tak. Więc tak jakby mogę powiedzieć, że ona mi trochę głosiła. Tak. Miałem na takie wzloty, że Duch Święty gdzieś tam się pokazywał. Natomiast potem tak wracałem do grzechu, ponieważ ja z tego żyłem i to się bawiłem. Ja się zdecydowałem po prostu oddać swoje życie grzechowi i to bez jakichś moralnych zatrzymań. Okej, to słuchaj, bo mówisz parę bardzo ciekawych rzeczy. One są bardzo ważne. Przede wszystkim powiedziałeś, że dobrze zarabiałeś. Miałeś biznesy, które nie wymagały jakiegoś tam wielkiego trudu, wielkiej pracy. Tak, miałeś parę agencji towarzyskich i w ogóle nie czułeś motywacji do życia, chęci w ogóle do funkcjonowania. Byłeś w grzechu, mimo tego, że miałeś dobre zarobki,
żyłeś życiem rozrywki, tak, to mówisz mi, że nie byłeś szczęśliwy. I że zacząłeś słuchać pewnej ewangelistki na internecie. Tak. I zacząłeś, ale dalej tkwiłeś w grzechu. Tak. Okej. Okay. Przestałem już chodzić do kościoła katolickiego, bo wiedziałem, że tam po prostu nie ma prawdy, więc nie okay. ma sensu tam chodzić. Okay. Natomiast ta ewangelistka wiedziałem, że mówi prawdę. I w pewnym momencie usłyszałem o chrztach z wody i z ducha. Okej. Okay. Na Facebooku. I dowiedziałem się, że to prowadzi moja znajoma. Okej. Okay. I ma taką misję odnowy życia w internecie. I tam po prostu do niej zadzwoniłem, zapytałem się, co to jest, jak to funkcjonuje. Ona powiedziała, że musisz się przygotować. I generalnie ja się zdecydowałem bardzo szybko na chrzest. Ja wiedziałem, co to jest chrzest. A to nie myślałeś, teoretycznie. Ale to nie myślałeś, że cię już ochrzcili raz, po co ci drugi raz chrzest? Wiesz co, wiedziałem, że w piśmie jest napisane, bo to nawet czytali w kościołach katolickich, tak. że Jezus został chrzczony w Jordanie w wieku 33 lat. Tak. A to ona mi dopowiedziała, że chrzest musi być właśnie jakby przyjęty w momencie, kiedy już człowiek jest świadomy tak. po prostu przyjęcia, to ja powiem, że chce się przygotować i chce okay. skorzystać. Generalnie myślałem cieleśnie, myślałem, że ten chrzest mi pomoże duchowo. Okay. Wszystkie rzeczy związane jakby z Bogiem i z Jezusem kojarzyłem z symbolami. Okej. Okay. Są rytuały. To nie są rytuały, symbole, tak. a to jest historia, która nie jest żywa dzisiaj. Okej. Okay. Czyli ty myślałeś, że to będzie. Zacząłeś szukać tego chrztu, ponieważ Jezus ochrzcił się jako dorosły człowiek i ty myślałeś, że to będzie następna taka duchowa zajawka. Tak, i że... Że to może mi jakoś duchowo pomóc. Że to ci pomoże się lepiej czuć, tak? Tak. Duchowo, że to ci pomoże. I ci pomogło, tak? To się stało w zupełnie innych okolicznościach, bo kiedy Agnieszka powiedziała, żebym wchodził na Zoomy, ona była w Paragwaju, różne osoby były w całym świecie. Tak. I ja wchodziłem na te spotkania, my wszyscy się widzieliśmy. Ja słuchałem Ewangelii. Ja tę Ewangelię znałem, może inaczej ją rozumiałem, ale... Oni ją głosili w taki sposób właśnie prawdziwy. Mówili o Jezusie, jakim był, co zrobił dla człowieka, jaką ofiarę poniósł. I to do mnie jakby tak docierało, natomiast dalej nic się nie działo. Okej. Okay. I przyszedł taki moment, kiedy była po prostu po Ewangelii modlitwa, a że ja już byłem jakby zaangażowany w to wydarzenie, tego chrztu później, to po prostu przyjąłem z wiarą modlitwę, którą Agnieszka się modliła, żeby Duch Święty na mnie stąpił. I ten Duch Święty na mnie stąpił. W dosyć mocny sposób, bo Bóg mnie dosyć mocno dotknął i ja już wiedziałem w tym momencie, że On istnieje. Wow, czyli partycypowałeś jakby w takich naukach, tak? Gdzie głosili ci Ewangelię. I w pewnym momencie wziąłeś udział w modlitwie o zastąpienie Ducha Świętego. I Duch Święty na Ciebie zastąpił. Tak. I mówisz, że to było spektakularne doświadczenie. Spektakularne, tak, bo On mnie przekonał o istnieniu Boga. Tak. A w piśmie jest napisane o sprawiedliwości, grzechu i sądzie. Tak. I ja, tak jakby łuski spadają wtedy i widzisz prawdę. Prawdę Bożą. Słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Bo jest to coś, co jest wpisane w słowach Pisma Świętego, że kiedy przychodzi Duch Święty, spadają łuski z oczu, człowiek w ogóle rozumie, że jest Bóg i człowiek jest przekonywany o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Co tutaj masz? Cytat? Nie, tutaj mam taki fragment, czym jest Nowe Narodzenie, bo ja oczywiście nie wiedziałem, co się stało. Ty nie wiedziałeś, co się stało, ja nie tak? Nie wiedziałem, co się Dobrze. Stało. Ja byłem sam w domu. Tak. Więc ja po prostu. Bo ja poczułem niesamowite dotknięcie Boga. Tak. Następnie zadałem mu pytanie. Tak. Pytanie było, co ja mam teraz zrobić? No. I wewnętrzny głos mi odpowiedział, odwróć się od grzechu. Wow.
Ja miałem świadomość, bo mamy wolną wolę, cały czas miałem świadomość, z czym to się wiąże. Tak. Ja muszę zmienić swoje życie rozrywkowe i zmienić swoje biznesy, które przynosiły konkretne dochody. Duże zyski. Mhm. Czyli wszystko. Totalna czystka. I ja byłem świadomy tego, że bez Ducha Świętego ja bym nie podjął tej decyzji. Bo ja już wcześniej planowałem sobie, co bym robił. Wow. I w momencie, kiedy ten Duch Święty we mnie był, ja tą decyzję podjąłem. Wow, słuchajcie, to jest niesamowite. Czyli przychodzi Duch Święty i Rafał nagle słyszy od Ducha Świętego, pyta się Ducha Świętego, co mam teraz zrobić, a Duch Święty mówi, odwróć się od grzechu. I się okazuje, że całe życie Rafała to są przyjemności, to są agencje towarzyskie, to jest kokaina, tak? Tak. To są przeróżne kobiety, melanże, tak? Czyli Rafał, czyli słyszy głos Ducha Świętego, żeby całe swoje życie zostawić wszystko, zostawić wygodę, zostawić w ogóle dobry zarobek. Tak. Wow. I powiedziałem dokładnie, daj mi miesiąc czasu i wszystko zamykam. Ty powiedziałeś do Ducha Świętego, daj mi miesiąc, okej. Okay. I on od razu odpowiedział, jakby, bo już teraz wiem, że zbawieni jesteśmy z naszej wiary przez Boga łaskę. Czyli to była moja wiara przez Ducha Świętego. I Bóg przyjął mnie przez łaskę, czyli jeżeli to powiemy, to Bóg przez łaskę przyjmuje nasze zbawienie. W tym momencie zdjął ze mnie nałóg kokainy w jedną sekundę i nałóg papierosa elektronicznego w jedną. Jeszcze trzy nałogi różne po prostu zeszły ze mnie w jedną sekundę. Ja miałem tą wiedzę od Ducha Świętego, bo przecież nie wiemy w danym momencie, czy nie masz jakiegoś nałogu, czy nie. Po prostu dostałem tą wiedzę od Ducha. Czy miałeś nałóg papierosowy, nałóg kokainy i? Tak. I jaki tam? Nałóg pornografii. Nałóg kobiet. Nałóg masturbacji. Czyli wszystko odeszło nagle. No, ludzie mają niesamowite. 1000 nałogów na świecie żyjąc i nie zdają sobie z tego sprawy. Po prostu są uwikłani w... Tak. Szatan ich, demony ich uwikłują właśnie w takie rzeczy i oni wszyscy są zniewoleni. Czyli uważasz teraz, że to jest uwikłanie? Tak. To wszystko, co zostawiłeś? Tak, tak. Ja dzisiaj miałem takie objawienie, bo przypomniał mi się film Truman Show, nie wiem czy oglądasz. Nie. Truman Show to jest film z Jimem Carrey, gdzie rodzi się facet i ma rodziców, wiesz, w dobrej rodzinie. Potem idzie do szkoły. Idzie do pracy, wszystko się układa, a potem się dowiaduje w wieku tam, nie wiem, 40-50 lat, że on jest w reality show, jest obserwowany przez ludzi i ci wszyscy ludzie są podstawieni. Okej, okay. Że to nie jest prawda. I tak mniej więcej wygląda świat, ponieważ ludzie od początku są przez szatana oszukiwani. Rozumiem. Od początku. I poddają się temu kłamstwu. I w momencie nowonarodzenia następuje zdjęcie tych kusek. Tak. I pokazanie prawdy, jaka istnieje. A prawda jest tylko jedna, bo jest prawda Boża. Amen. Czyli spadły łuski z Twoich oczu. Tak. I spadły kajdany tych wszystkich nałogów, tego stylu życia. A niektórzy ludzie by powiedzieli, że to wszystko jest fajne. Tak. To wszystko, że ten cały styl życia, że to jest fajne. Ja znam wszystkie pytania od ludzi ze świata, ponieważ rozmawiam z nimi codziennie. Tak. Więc zadają pytania typu... moja rodzina nawet. Tak. Mój brat mówi... to bardzo się cieszę, że Ci to pomogło, że to dla Ciebie takie dobre. Ja mówię, słuchaj, Norman, ja jestem zbawiony, natomiast chodzi o Ciebie. To jest dla każdego. Tak. Bóg przygotował zbawienie dla każdego. Natomiast trzeba zrobić krok w stronę Boga. Czyli może niektórzy ludzie
nie widzą, że to jest ta ostateczna odpowiedź na wszystko. Myślą, widzą, o, że coś ci pomogło, ci to fajnie, nie tak? Widzą. Nie widzą, dlatego żyją w prawdach ziemskich. A prawdy ziemskie są dokładnie odwrotne niż prawdy Boże. Wszystkie prawdy Boże są dokładnie odwrotne od prawd ziemskich. Czyli żyjemy w dwóch światach. Tak. W świecie duchowym i w świecie cielesnym. Tak, tak. Ja żyłem w świecie cielesnym. Tak. I dzięki Bogu, który z łaski po prostu mnie zbawił. Tak. Przy moim małym zaangażowaniu, bo tak naprawdę ja nie wiedziałem do końca, co się ze mną dzieje. Tak. Zostałem zbawiony. Amen. To jest to piękne świadectwo. Piękne świadectwo. Jesteś szczęśliwy? Jestem szczęśliwy, dlatego że odnalazłem prawdę, odnalazłem to, co chciałem. Bóg mnie teraz... To słuchaj, no. Czyli teraz nie masz tyle kasy, ile miałeś przedtem. Tak. Nie masz tych kobiet. Tak. I jesteś szczęśliwszy? Jestem. Bo to jest życie w prawdzie i to jest życie w relacji z Bogiem, który stworzy ten świat. Na dodatek jestem zbawiony i mam życie wieczne. Amen. To jeszcze raz powiedz to do kamery. Ja powiem, ja wam przeczytam, co to jest nowonarodzenie, bo na pewno, na pewno ludzie są ciekawi, co to jest nowonarodzenie. No. Bo nie wiedzą. Ja nie wiedziałem, więc ludzie nie wiedzą. I to jest w trzecim rozdziale Ewangelii Świętego Jana. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem. Dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł: Mistrzu, wiem, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli Bóg z nim by nie był. Odpowiadając Jezus rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Powiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Niebieskiego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. I tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy. I co widzieliśmy, o tym świadczymy. Ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Czyli to jest świadectwo, to jest prawdziwe świadectwo. I moi najbliżsi, nawet znajomi, nie wszyscy to świadectwo przyjęli o Jezusie. Mój ojciec mi przyjął świadectwo, dwa razy uzdrowiony. No bo to jest bariera, tak? Ludzie nie do końca rozumieją, jak ważne jest, że to jest ich ostatnia deska ratunku do wszystkiego. Amen. Amen. Ja to chcę w ogóle wrócić do tego momentu, że teraz jesteś szczęśliwszy, teraz odnalazłeś to coś, co szukałeś, tak? Tak. Tak, bo a już, jakie to jest to szczęście teraz w porównaniu do tak, tego wszystkiego? Przy samym nowonarodzeniu Jezus już mi pokazał przez chwilę, chyba specjalnie, bo ja szukałem, wiedziałem, że, tak, że gdzieś jest wielka miłość, tylko znajdowałem ją w ziemskiej miłości w zupełnie inny sposób. On mi pokazał w sercu, miałem tak napełnione serce miłością, że to było dziesięciokrotnie większe od takiego uczucia ziemskiego. Amen. Ja po prostu myślałem, że mi to serce wyskoczy. Czyli przeszyła cię miłość. Tak, w momencie nowonarodzenia. Amen. Amen. Doświadczyłeś miłości Chrystusa. Tak. Widocznie chciałem to poczuć i On mi to pokazał po prostu w taki sposób, że poczułem to. Amen. Słuchajcie, jeżeli to, co mówimy, inspiruje was, to skontaktujcie się z nami, pomodlimy się razem, poprowadzimy was w modlitwie, żebyście się spotkali, pojednali z Bogiem. To jest najważniejsza rzecz w życiu każdego człowieka, więc już nie zwlekaj. To jest naprawdę ostatnia deska ratunku, to naprawdę jest źródło szczęścia, źródło miłości, źródło tego, co najlepsze. To jest w Jezusie Chrystusie. Tak, możemy się teraz pomodlić za osoby, które szukają Boga. To poprowadź.
aby zobaczyły prawdę. Żeby Duch Święty im pokazał prawdę. Dobrze, to pomóż się. Boże Ojcze, my Cię teraz prosimy, żebyś dotknął każdą osobę, która szuka Boga i chce Go zobaczyć. Chce zobaczyć prawdę o sobie, o swoim grzechu, o oddaleniu od Boga. Modlimy się teraz, Duchu Święty, Duchu Prawdy, Duchu Mocy. Pokaż oddzielenie, pokaż jak ludzie są oddzieleni od Boga. Pokaż prawdę o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości. Każdej osoby, która szuka Boga. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękujemy, kochanie. Pa. Dziękuję.